Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy pierwszy odcinek z gry Clone Drone in the Danger Zone. Prawie powiedziałem to poprawnie, nie udało się, bardzo mi przykro, ale nie będę zaczynał od początku. Więc gramy w Clone Drone in the Danger Zone. Bardzo, bardzo fajna nazwa. Wyłączyłem muzykę w grze, zostawiłem tylko efekty. Muzyka leci sobie z obróbki pewnie, z dysku. I tak napiszecie, że jest fajna, pewnie. Dobrze, zaczynamy story mod. Pewnie większość z was wie, co to jest. Jestem Glenn Bryan, 36 lat mam. No. Pewnie wiecie, co to jest to, że gramy sobie takimi robotami. Dużo ludzi już w to grało, bardzo dużo. Gra jest wypasiona po prostu, dlatego ja musiałem w to zagrać. Blocking happens automatically when swords collide. Czyli jak się zderzą miecze, to jest blokada. Psadem biegamy, myszką atakujemy. A prawo, lewo, są uderzenia specjalne. Spoko, rozwalimy tego typa. Patrzcie go. Wiedźmin 3! Pyk! Zabił mnie! Fuck, ja mu nogi uciąłem! No pograł... Junior Suarez! Junior Suarez, wiecie, że już przegrałem? To oficjalnie już przegrałem całą grę i zaczynam od nowa. Jaka wiocha! Co to miało być w ogóle? Ja go uderzyłem, ale on stwierdził, że ten, że jednak mi odda. No, chodzi o to, że w tej grze, jak nas zabiją, to nas zabiją. Koniec, kropka. Musimy sobie kupować takie drony, jak dobrze kojarzę. W sensie życia dodatkowe. I dopiero wtedy możemy grać więcej. Ja cię potnę, gnoju. Ja ci dam. Zabija... Mnie chciałeś zabić? Twój miecz? Nie da się uszkodzić twojego miecza. Dobra, muszę wracać z powrotem. No, i tak się gra. Takie są fale. To była pierwsza fala, bardzo łatwa. Później będziemy rozwijać tego mojego bota. Będzie miał coraz lepsze umiejętności. Będę miał coraz więcej klonów, żeby się respawnić i tak dalej, i tak dalej. Wow. Aha. Więcej robotów, więcej wygra. Okej, okay. Upgrade jest możliwy, więc wchodzimy, upgrade'ujemy. A oczywiście kupimy sobie klona, tak żeby nie przegrać czasem. To jest mój klon, gdybym przegrał, to zacznę grać dalej. Jak znacie angielski, to ten... to pośmieszkujecie sobie razem ze mną. Jak nie, to nie będę tłumaczył. Dobra, teraz mamy trzech przeciwników. I gra nie jest łatwa. Później mamy łuki. Fajnie później. O! Zdzieliłem go, ale nie tak, żeby zginął. Ło! Sparował. Pyk! Ten jest cięty. Ło! Chyba sami się pozabijali, wiecie? Pyk! Czy on go właśnie załatwił? Pyk! Koniec walki. Ucinam ci głowę. Tobie też. Niezły jestem. No. I kończymy walkę. Idziemy ulepszać. Gramy znowu. Właśnie. Czyli będą do mnie strzelać. Sam też będę mógł strzelać później. Chyba mówiłem wcześniej o tym. Jetpack, bow, energy, capacity, unbalance, block arrows i kick. Może block arrows? Block projectile in a... O, ciekawe jak to działa. Czy muszę guzik jakiś konkretny klikać, czy po prostu sam będzie blokował? Właśnie, jak to działa? Ciężko stwierdzić, ale wezmę sobie. Będę blokował strzały. Jak Wiedźmin w Wiedźminie 3. Czym się blokuje? Nie bardzo wiem, czym się blokuje. To było blokowanie? Ciężko stwierdzić. Pewnie się kiedyś dowiem, jak się blokuje. Na razie się nie dowiem. Niestety. Pyk. Wow, wyrwałem. Wow! Jak oni siepią tymi strzałami. O siebie nawzajem chyba pozabijali, wiecie? Chyba tak właśnie jest. Pyk. Pyk. Dobra. Mam jeszcze trzech do zabicia. Nie wiem, jak się blokuje strzały. Nie wiem czym. Spróbuję przyjąć na klatę. Nie, zdecydowanie nie odbijał niczego. Czemu on to robi? Czemu nie dostałem instrukcji? Może po prostu mi nic nie robią, bo jakaś mi tam chyba już trafiła, nie? Kła! Shit! Shit! Załatwieni wszyscy. Ten jeszcze stoi. Fajny jest cały model zniszczeń zrobiony w tej grze. Mega super fajny jest. Tam gdzie się tnie, tam odpada. Super. Strzały mi niegroźne.
Będzie trzeba. Niewygodne jest trochę to uderzanie lewa-prawa. On biegnie w prawo, jak uderzy od prawej. Ja bym wolał biec w lewo, uderzając od prawej. I sobie uniki robił przy okazji. A tak się nie da. No. Aha, i strzały, i te. I roboty walczące będą teraz. No dobra. Okej. Okej. Więc ja też sobie wezmę strzały w takim razie. Chociaż może jetpack? Fly forward, czyli będę do przodu lecał. A wezmę sobie. A co mi tam? A co mi tam? Będę napierdzielał shiftem. Got it. Czyli chyba to blokowanie to tak z automatu działa. Po prostu tam, gdzie patrzę, tam blokuje i tyle. Mi się wydaje. Oj, to jest fajne. Widzicie, jak fajnie mogę zabijać ludzi? Wow! Zetknęły się nasze mieczcze! Oj, akurat podskoczył. Dobra, lecimy po tego tutaj bota. O nie, schrzaniłem troszeczkę. Ale spoko, wejdę sobie na górę. Załatwię tego tutaj rycerzyka. Łucznika. Pyk! Nie dałeś rady, niestety. Wow! Ty, ale tego shifta to nie dawaj do końca. Liczyłem na to, że jak puszczę shifta, to on puści turbo, a nie puścił turbo wcale. Ej, strzelaj. Słyszałem, że strzelasz. Woo! Odbił! Odbił strzały w locie! Patrzcie na niego, no strzelaj do mnie, typie. Zobaczymy, czy będziesz taki cwany. Pyk, odbijamy. Fru, widziałeś to? Nie jesteś dla mnie zagrożeniem żadnym. Okej. Okay. Wiem przynajmniej, na czym stoję. Ty. Oh. Pyk! Pocięty zostałeś. Ziomeczku. Tak, bardzo jestem przestraszony, że czekają. Mega. Mega normalnie zmrożona krew w żyłach. Robocich. Specjalnego gościa mają. Pewnie jakiś boss czy coś. Ale go rozwalę, nie ma problemu. On ze mną nie ma szans zresztą. Dobra, co potrzebujemy? Kick może być fajny. To mi się podoba. Chciałbym umieć kopać. Dobra, co jest do kopania? Prawy przycisk. Hua. Dobra, spoko. To nie zabiera energii, więc mogę kopać zawsze. Fajnie. Będą szły wiązanki. Kopniak, uderzenie, shift. Zapraszam za jakiegoś typa emperora. Dzień dobry. Witam, cześć. Yo. Aha. To nie jest dobry pomysł. And destroy their bodies. Aha, zabijają ciała, zabijają umysły. Jaki najnowszy robot? Spider-Tron 5000! Fe! Z pajączkiem też tam... O, duży jesteś całkiem. Dam sobie radę! Dawaj. O, co to jest? Jakieś bomby rzucasz, panie bocie? Dawaj. Py! Woo! O, wybuchają te. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym. Klas! Hehe. Potnę gnoja. Zobaczycie. O kurde. Jest nieźle. Pyk! Czemu nie tniesz już? O, ciąłem. Dobra. Czy oni się kopią, czy upadają od strzałów tego typa? Bo mam wrażenie, że upadają od strzałów tego typa. Dobra. Nie wiem, czemu próbowałem kopnąć na E. No śnij go. Jest dobrze. Pyk. Załatwiony jesteś, typie. Chciałem kopnąć tego dużego, ale chyba się nie da. On już ledwo stoi. Już sam siebie wywraca tymi bombkami. Ziom. Pyk. Wow, ale wjazd, co? To było dobre. Pyk. Chciałeś do mnie podskakiwać? Nie ma takiej możliwości. Pyk. Ciekawe, ja go ściąłem, czy on mnie ściął? Chyba on mnie ściął trochę. O, to jest OP. Ha! Nie masz szans, ziom. Ciebie potnę jeszcze bardziej. No. Tak, jestem profesjonalnym wideogamerem. Prawie. Jeżeli można tak mnie nazwać, to mogę tak być nazywany. Jest nieźle. Nie chcę łuków. Słabo. Słabo. Nie podoba mi się to, że będę miał łuk. Jakoś mnie nie kręci całe to łukowanie.
Czym jetpack tutaj? 25% faster. Energy capacity, no w sumie póki co to tylko do jetpacka. Unbalanced blocking, unbalances opponent. Aha, czyli będę blokował tych, co mnie pewnie chcą kopnąć, czy coś, no nie? To jest dobre. Kick, get up, recovery quickly from being knocked over. Aha, block arrows. O, to będzie dobre. 180 stopni. To jest 180 stopni, to już jest dużo więcej. Dużo więcej, to już jest połowa. No, jest nieźle. To mi się przyda, jak będą miał tutaj łuczników. O, nie ma łuczników. Trochę bieda. Oni chyba są troszkę lepsi, niż mi się może wydawać. Pyk! Wow, ale sparowałem. Nie wiem, jakim cudem. Pyk! O kurde. Pyk, pocięty. Dobra, 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 dobra. Wow! Jak mnie dorwali! O nie! Dobrze, że mam bota jeszcze jednego. Dobra, grzejemy. Muszę ich załatwić. Oczywiście oni się nie respawnują. Czyli zostały mi tam 4 boty do ujarzmienia. O ile się uda. A będzie ciężko. Pewnie. O, nie masz nogi. Z łukiem byłoby pro elo łatwo. Tak myślę. Czy on się sam zabił właśnie? Chyba tak. Dobra, chłopaki, chodźcie za mną. Pyk! O nie, że on tego znaczy, że tego nie zabiło. W sumie on to przeżył. Bez problemu nawet. Pyk. O jeny. Oczywiście nie było tam żadnej piły, nie? Pyk. W piłę, typie. O nie, nie z tej strony. Dobra, jeden załatwiony. Pyk. Okej. No on wpadł, zdecydowanie wpadł w te piły. Nara. No nie. Ło! Na pół! Na pół! Ale to jest skillowa gierka, ja pierdzielę, trzeba się skupić. Muszę sobie kupić teraz klona. Ej, z łukiem to by było tak łatwo. Co tam powiecie? O. Aha. Okej. Okej, chcą mnie zabić. Chcą mnie bardzo zabić, kupię sobie klona. Już tutaj zginąłem, to tak trochę słabo, ale z drugiej strony bez łuku nie ma lekko, nie? Grzejemy! Spoko, ziom. Czemu jestem różowy tak w zasadzie? Okej. Okej. Oj. Fuu! Czy odciąłem mu to? Zdecydowanie. Staram się podbijać parę strzał. Dawaj, ziomek. Strzelby do mnie bardziej, co? Czemu nie tniesz? Bardzo spoko. O, ty sam ich załatwiasz, typie, nie muszę nic zrobić. Panie bocie. Czemu pancerz? O, tamty się wywrócił. Haha. Znowu go ściąłem mocno. Dawaj tą bombkę. Nie masz szans. Dobra, strzelaj. Strzelaj. Pyk, odbiłem. Oj, prawie go trafiłem. Nieźle by to było. Jakbym tak odbił i trafił tego tutaj. Nie wiem, czy to jest możliwe. O. Kurde. Co się stało? Bombka. O nie. O nie. Uciekaj. Wow. Nie mam ręki. Co tu się porobiło? No nieźle. Niezły wybuch. Dobra, trzeba się pozbyć tego tutaj szczura. Jeszcze jedną nogę. O nie, bombka. Bombka bardzo blisko. O nie, kolejny. No jak to się stało? Przecież byłem tak daleko. Nie, czekaj. Wow. Jak, okej. Okay. Nie mam jak zasuwać. Za szybko. Muszę cię załatwić, bo mnie wrócisz zaraz. Na bank. Niech to padnie. Wow. Wow! Załatw go. O kurde. Już nie powinien żyć. Pięknie. Teraz ten typo. Ale mam przerąbane, nie? Wow! Wow! Ładnie!
O kurde, na jednej nodze dałem rady, co to było? Jaki dym? Huh, normalnie. Masakra. Dobrze, że miałem to turbo. Nieźle. Ej, bez łuku jest mega trudno. Huh. Czy on mnie naprawi? Combat Archer? Dobrze, że umiem odbijać. Dobrze, że umiem odbijać strzały, to się nie muszę przejmować jakimś tam Combat Archerem. Kick był fajny, get up. Okej, to też byłoby dobre w sumie. Blocks arrows. O, deflect projectile at the target you look at. To by było też spoko. A co później mam fajne? Dobra, biorę tego get upa chyba. Albo nie. Albo nie. Wezmę sobie bloka. Jeszcze większego bloka. Bo ten get up jest tylko przy spiderach potrzebny. A ja nie mam nogi nadal. No to srogo. No to srogo. Myślałem, że mi naprawi nogę. Ale on mi nie naprawił nogę. Dobra, strzelajcie. No. Siemanko. Dobrzy jesteście, nie ma co. Super, super mega dobre boty. On ma miecz! Co? Jak on wyciągnął miecz, mnie załatwił! Co to było? Kto by się spodziewał, że on ma miecz? Ja pierdzielę, no nieźle. Dawaj, strzelaj. Daj mi spokój, ziom. Dobra, niech se strzelają. No, dawaj. Pyk. Na razie się jeden zabił sam. Ja postaram się ich pozabijać odbijaniem. No, słabo strzelacie, powiedziałbym, chłopaki. Yeah! Dawaj! Wow! Ale ich pocisnąłem. Szkoda tamtego robota. No ale nie miał nogi, to w sumie tak się średnio nadawał do czegokolwiek, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że wcale go nie szkoda. Znaczy, no trochę szkoda, ale nie tak bardzo. No okej, okej. No, jestem. Aha. Serio? Taki będzie duży finał? Ja muszę sobie klona kupić znowu. Bo znowu mnie zepsują i co ja wtedy poradzę. No, trochę słabo, już zginąłem dwa razy. Okej, co my tutaj mamy? Zwykłe boty. Kurde, w sumie to wleciałem w sam środek. Pyk. Dobra, coś tam zrobiłem chyba, nie? Uz, pokonałem dwóch. Nieźle. Pyk. Spoko. Przeżył. Ten nie. Ten nie ma nogi. Ło! Kurde, blisko było, no. Pyk, nara. Przytrzyt. Freestylo. Trochę sobie chodzicie po głowach, panowie. Czy oni się pozałatwiali? Ło! Blisko było. Coś tam się im stało, ale niewiele. Ten jest, kurde, ledwo żywy. Aj. Szobaj nie mają nogi. Ładnie! No, jak on to przeżył? Przepraszam bardzo, co to miało być? Ej! No nie, nie da się go zadźgać na speedzie za dobrze. Okej, co teraz straciłeś? Nie, no bez jaj, że mnie załatwił robot bez jednej nogi, no. Nie, taka ładna walka, tak ładnie szło. Ale wiocha, ja pierdzielę, co za wstyd. Możecie mi napisać w komentarzu, że jestem słaby. Poważnie, no przecież to jest jedno uderzenie, nie? Wyobrażacie sobie, że teraz muszę zacząć od początku całą grę?
Mimo tego, że tyle przeszedłem leveli, to muszę zacząć od nowa? Jaka bieda. Musicie dużo komentarzy napisać, że jestem słaby, tak żebym w drugim odcinku wziął się w garść, bo to było strasznie okropne. Skinąłem. Ale wstyd. Potraktuję to jako trening. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!